Witajcie, zapraszam Was na przegląd najciekawszych postów z Gizmodo.pl, czyli TOP 5. Na miejscu 5 ewolucja stylu Steve'a Jobsa. Jak wszyscy wiemy, od ponad 10 lat szef Apple występuje w takim samym uniformie. Jednak nie zawsze tak było. Oto zdjęcia wąsatego Steve'a hippisa, który stawia pierwsze odważne kroki w branży. Tak będzie wyglądać świat z okien Kingdom Tower, budynku mającego powstać w Arabii Saudyjskiej, którego docelowa wysokość to 1 km. Jak widać, mieszkańcy lub goście najwyższych pięter nie muszą się przejmować pogodą, ponieważ znajdują się nad chmurami. Na miejscu trzecim znalazł się koronny dowód na to, że głośników basowych o mocy 2000 W nie powinno używać się w mieszkaniu. Chińczycy naprawdę znają się na podróbkach. Po sławnym Apple Store nadszedł czas na hit ze Szwecji, czyli kopię IKEA. Dbałość o detale daje do myślenia, a smaczku dodaje fakt, że sklep sprzedaje własne meble. Zabawna wpadka przytrafiła się specom od reklamy pracującym w australijskim oddziale Nokii. Graficy wybrali z magazynu iStock Photo zdjęcie zatytułowane „Szczęśliwa kobieta rozmawiająca przez telefon komórkowy”. Wszystko byłoby ok, gdyby nie pewien drobiazg. Zadowolona blondynka trzyma iPhone'a.